Cześć, witam się z Wami w kolejnym materiale, tym razem Patrol LMZ, czyli nasz Nissan Patrol, przyszły wyprawowy dom. Projekt, który pokochaliśmy całym sercem i chcę zrobić go jak najszybciej, jak najlepiej. Niestety nie wszystko idzie po mojej myśli, dużo rzeczy idzie powoli, dużo jest rzeczy, które spotykamy po drodze, które trzeba zrobić inaczej, lepiej albo całkowicie zmieniają nasze plany. Nie zmienia to faktu, że auto cały czas jest tworzone, projekt idzie do przodu. Jak widzicie, stoi w garażu, także już też się dużo zmieniło. W ostatnim materiale pokazywaliśmy Wam czyszczenie tego samochodu. Pokazywaliśmy Wam początki wygłuszania. I miałem w planie zrobić to wygłuszenie do końca i stworzyć cały film na temat wygłuszenia. No niestety, życie chciało inaczej. Zaczęła się zima. Zrobiło się zimno. Niestety naklejanie mat bitumicznych w temperaturach poniżej 20 stopni jest kiepskim pomysłem. Źle się formują, źle się naklejają. Dlatego został wygłuszony do pewnego momentu. Został wygłuszony do takiego momentu, żeby dało się do niego włożyć deskę, złożyć całą przednią część samochodu, no i po prostu gdzieś się nie w końcu przejechać. Po oczyszczeniu Patrola złożyliśmy go w miarę do kupy, żeby dało się nim jeździć. Lakier na nim, no sami widzieliście jaki był, bardzo zniszczony, porysowany, ale wpadłem na taki pomysł, że to auto jeszcze rok będzie jeździło z tym lakierem, także niech wygląda dobrze. Patryk obiecał mi, że go wypoleruje, no i prawie mu się udało. Dobra, zresztą o polerce to zobaczcie teraz sami. Ogólnie to Patryk obiecał mi, że mi poleruje Patrola, ale w międzyczasie się rozmyślił i powiedział, że muszę to robić z nim, no nie? I kazał mi kupić polerkę. I w ogóle nie wiem, po co mi ona, ale w sumie niektórzy uważają, że jestem handlarzem i oszustem, to możliwe, że mi się przyda. I ogólnie ja już kilka samochodów w życiu wypolerowałem, ale zawsze się kończyło to tak, że był na nich hologram. I podobno dlatego, że co? Że miałem gównianą polerkę? Ty miałeś kątówkę, nie polerkę. No, to teraz mam polerkę i będę teraz się uszył polerować. Ogólnie to miałem tego Patrola lakierować w tym roku. Ja miałem lakierować budę, a Patryk miał lakierować wszystkie blachy, w sensie drzwi, maska i tak dalej. Wszystko co jest ściągane. I to go nie ominie, ale nie będziemy tego robić w tym roku, w tą zimę, ponieważ wszystkie rzeczy się przeciągają, a dla mnie jest ważne, żeby w tą zimę zrobić swap silnika. No i no wiecie, no nie da rady wszystkiego naraz. Także Patrol przez najbliższy rok zostanie w tych kolorach. Co prawda w niektórych miejscach odpada ten lakier od niego, bo jest po hiszpańsku polakierowany, ale spoko, przeżyjemy to. W tym roku będzie zielono taki srebrny, a w przyszłym roku będziemy zmieniać jego kolor. Także żeby ładnie wyglądał przez ten rok, to bierzemy się za robotę. Zobaczymy, ile to pomoże w ogóle. Czemu ty masz gąbkę, która tu nie ma rantu, a moja ma rant? Ogólnie te są lepsze, znaczy lepsze. Ty mi lepiej idzie dojść na przykład przy klamce. To jak zaczniesz polerować, to ona ci tam nie dojdzie. No to fajnie. A ta ci dojdzie. Klamkę poleruję. Dobra, tak? I daj sobie jeszcze to. I wetrzyj to tak. Ja to zawsze robiłem tak. No. I o auto. No ale wetrzyj sobie, żeby ci wpiła trochę ta. Żeby nie wyrzuciło od razu. Tak, żeby padł trochę to wpił. No. No to fajna, czysta robota, przyjemne. Ile kosztuje takie polerowanie auta u takiego profesjonalnego detailera? Z 200 zł? Od Elementu, no. Nie, no od auta. Od Elementu. Jak od Elementu 200 za polerkę, jak lakierowanie kosztuje 200 od Elementu? Czy ile? Chyba u ciebie. Nie, no bo w Hiszpanii to wiem, że za 500 euro robią całe auto, nie? To w Polsce powinno być taniej. No w Hiszpanii jak byliśmy, to mówili 50 euro Element. No. Za lakierowanie. No. A. Ale widziałeś jak to wygląda? No bardzo dobrze. 50 euro na Element to w Polsce dają lakiernik za materiał. Nienormalni są ci Polacy. Po prostu takie ciapki. Daj go tam na dwa. Tak chcę rozprowadzić pierwsze. Dziwnie robi. Możesz sobie takie pół obrotu dać nawet szybciej. I co? Ile to trzeba robić? W ogóle nic nie widać. Jak się robi tą taką starą polerką, to wszystko w sekundę się robi. Jaka jest ten, sucha ta pasta. No, już trzeba więcej. Nie, bo już bardzo dużo. Ej, dobra, to będziemy robić rotacją, bo tym się nie da tam dojść. Jakby te powierzchnie.
ogólnie polerka zrobiona. Tu jeszcze takie smugi, co widzicie, to jest takie mleczko nabłyszczające. Jak przeschnie, to go zaraz zetrę. Tam już jest starte w jednym miejscu. No i tyle. Powiem szczerze, że wygląda lepiej. Wiadomo, że ten lakier dalej jest tragiczny, no nie? To jest hiszpański lakier na patrolu. Tu w ogóle gdzieś odpadł klar. No ale takie to jest. To ma wyglądać po prostu dobrze i mnie cieszyć. I aktualnie wygląda dobrze i mnie cieszy. Wiem, że to nie jest idealne, wiem, że ten lakier jest do dupy. Ale spoko, za rok zrobimy nowy. Na razie ma przejść ten rok i w miarę fajnie wyglądać, na tym mi zależy. Lubię, jak mi się auto podoba, a aktualnie mi się podoba. Jeszcze do kwestii wizualnych dojdą większe koła, lift. No i będzie naprawdę fajny. Dobra, na razie tyle. Biorę się za coś kolejnego. Tym pięknie błyszczącym, wypolerowanym patrolem wybraliśmy się na mały wyjazd na Podhale. Był to taki ostatni wyjazd przed wyjęciem silnika. Myślałem, że uda nam się jeszcze pojechać na wyprawę, no ale niestety czas na to nie pozwolił. No tak to w życiu bywa. To była tak naprawdę ostatnia wyprawa patrola dalej niż koło domu. Chcesz się upewnić, czy dobrze widzisz, tak? Teraz jest jeden. Jeden bar, nie? No. Dawaj 0,9. Daj mu 0,2. Jak ci w ogóle kiśnie, czy nie? Moi drodzy, sytuacja jest taka, że przejechaliśmy się tutaj oto ekipą plus jeszcze Samuraj na taką krótką wycieczkę. Jesteśmy na Podhalu i właśnie się gdzieś wpierdzieliłem. A patrol to nie Jimmy. No i niestety w terenie sobie radzi troszeczkę gorzej, szczególnie na takich małych kołach. Tak, ja zacząłem spuszczać powietrze pod domkiem. A ja mówię, nie spuszczam, tu nie ma kamieni. Tak, i Antek mówi, pierdolę, mam patrola, ja nie spuszczam. Influencer! I co? No i patrol stoi. Ale dobra, spuścimy, może coś z tego będzie. Jeżeli stoi, to jeszcze wgiąłeś błotnik. Jak? Gdzie? Gdzie wgiąłem? To jest nowe. Co ty gadasz? Sprzęgiełka właśnie zapięte. Zapięte. No zobacz. Ty, ale ten jak mi tam spadnie, to potem wyciągarka nie da, nie? Nie ma szans. Patryk, co dwa pięknie będziesz pilnować? Spokojnie. Masz miejsca. Nic, cofaj. Pół metra. Dobra, stop. O, zajebałeś. Ale to lekko. I te chromy za 2000. To taki autobus stoi w poprzek. Ale kurwa zrobił tam jamę. Okej. Dobrze auto wygląda. No? Charakterem, no? Nie, kierowny to ma. No dobra, mamy to. Teraz będziemy patrzeć, może go dobrze. Powiem tak, patrol to jest zajebiste auto, ale nie do jeżdżenia w terenie. To jest auto na wyprawy. I to jest właśnie dowód. I tam się okazało, że patrol na 31 calach bez liftu, bez silnika BMW, bez wyciągarki, no nie radzi sobie w terenie. Skończyło się niestety na wgnieceniu progu, co bardzo mnie boli. Będę musiał to wszystko usunąć, jak już patrol będzie jezdny i na wiosnę będzie można nim pojechać do firmy, która usuwa wgniotki. Także niestety, no małe koło w patrolu nie daje możliwości jazdy w terenie, szczególnie jak jest błoto. Ten wyjazd na Podhale to miała być ostatnia jazda patrola, ale jeszcze się okazało, że chwila tej zimy nie było, aż nagle spadł śnieg. Spadł śnieg, ale nie wyjechało jeszcze solarki na drogę. Właśnie spadł u nas drugi śnieg i myślałem, że to już będzie ostatnie miejsce w tym roku, gdzie patrol będzie stał, ale jedziemy zrobić zdjęcia patrola do kalendarza. Jeszcze nie ma soli na drogach, jedynie na autostradzie, ale tutaj u nas na wiosce jeszcze nie solili, a więc bezpiecznie damy radę przejechać. Także patrol zobaczy śnieg w górach i prawdopodobnie będzie to jego ostatnia podróż w tym roku. Z tego co widziałem, to są tutaj fabryczne świece żarowe. W Hiszpanii w sumie nie są do niczego potrzebne. Ciekawe jak zapali na mrozie.
Ale widać, że na początku nie szedł na wszystkie cylindry. Ale jest chodzi. I w sumie nawet nie ma jakiejś wielkiej chmury, także jest ok. Ale raczej wszystkie świece nie grzeją poprawnie. Wiecie, co jest najgorsze w tym, że to jest patrol z Hiszpanii? Przynajmniej Antek tak to tłumaczy. Czy to auto nie grzeje? Ono w ogóle nie grzeje. I nie wiem, jak wybrniemy z tego problemu, chociaż jak nie będziemy nim jeździć w zimie, to może tego problemu faktycznie nie będzie. W każdym razie to ja dzisiaj. Temperatura u nas minus 3. Sytuację mamy taką, że jest 22 listopada. Jeszcze nie spadły wszystkie jesienne liście, a już spadł śnieg. Jakoś wyjątkowo wcześnie w tym roku. Tak jak mówiłem, gdy przyjdzie zima i pierwsza solarka wyjedzie na drogę, co zdarzyło się już kilka dni temu, wyciągam silnik z patrola. Silnik został sprzedany, jedzie właśnie po niego klient, a więc wypadałoby go jak najszybciej wyjąć. No a tym samym zaczynamy swap na BMW. Odkręcam właśnie ostatnią śrubę, chyba ostatnią. I za chwilę biorę żurawia i będę go wyciągał. Szczerze myślałem, że pójdzie z tym dłużej, ale bez najmniejszego problemu się odkręciły wszystkie śruby. W końcu auto z Hiszpanii. Najczęściej jest problem ze śrubami od downpipe'u, od kolektora wydechowego, że one zwykle nie chcą się odkręcić. No a tutaj były bez korozji i się odkręciły bez problemu. Super. Szybko poszło. Za chwilę go spróbuję wyjąć. Teraz foteczka na Instagrama, bo generalnie to na naszym Instagramie, w sumie moim prywatnym i często naruję moje życie. Takie akcje są zawsze na bieżąco, także zapraszam, wbijajcie. No, operacja wyjęcie silnika zakończona sukcesem. Wszyscy żyją, nic się nie zniszczyło. Teraz jeszcze muszę wyjąć skrzynię z reduktorem, bo skrzynia też jest sprzedana. Ale najbardziej mi zależało na silniku, bo klient już jest w drodze. Wyciągania skrzyni już nie nagrywałem, bo zrobiło się ciemno. Zresztą jest chyba z minus 5 stopni na zewnątrz i baterie mi co chwilę padały. Ale to naprawdę nie było nic ciekawego. Skrzynia wyjęta, reduktor odkręcony. I tak, skrzynia też już ma nowego właściciela. Była w fajnym stanie, nie zgrzytała, nic się z nią nie działo. Teraz z niej spuściłem olej i miała ładny, czyściutki olej, także ktoś faktycznie dbał. Jest mi niepotrzebna przy swapie, no bo wiadomo, idzie automat. Jest za to mi potrzebny reduktor. Ta oto skrzyneczka, która jest tutaj. No nie wygląda źle. Ten olej, który jest tutaj, to jest jeszcze ze skrzyni, bo to jest połączone tak jakby o, w ten sposób. Tutaj normalnie jest olej w tym miejscu i to dotyka reduktora. Ale w przypadku BMW już to nie będzie połączone, będzie to trochę inaczej wyglądało. Muszę go wyczyścić i będę musiał z niego wyjąć jedną rzecz. Jak dobrze kojarzę, to muszę z niego wyjąć tą zębatkę. Po prostu tą flanszę, która tutaj jest.
bo ona idzie chyba do przeróbki, coś takiego. Jak się dowiem, to wam powiem. Umycie patrola z hiszpańskiego błota było dla mnie takim zadaniem numer jeden do wykonania w tym samochodzie. Jak widzieliście, to auto było bardzo zaniedbane, bardzo brudne, nie było nigdy przez nikogo myte i trzeba było to doprowadzić do dobrego stanu. Usunięcie tego błota było szczególnie ważne we wnętrzu ramy, ponieważ rama w środku musi być czysta, zanim ją zakonserwujemy. Kupiłem sobie takie szczotki. One służą do czyszczenia jakichś rur w przemyśle, w produkcji żywności. W fabrykach tego niby używają. Do tego jest taka przedłużka. Tych przedłużek jest kilka i zobaczcie. Ogólnie to widzę, że to tutaj wchodzi. Ciekawe, czy da radę tym ramę w środku wyczyścić. No bo takie miejsca, no to wiadomo, nie? No to wejdzie bez problemu i można lecieć tym. Ale ciekawiło mi, czy przez te dziury wejdzie i wchodzi. No tutaj jest ciasno, a zobaczmy, czy tu wejdzie. Ej, wchodzi, to dobrze. Kurde, to będzie zarąbiste. Widzę, że tam czyści. No, to już mam patent, żeby ramę w środku wyczyścić. Chemię wleję, poczyszczę szczotką i rama będzie czyściutka. Zobaczcie to, ta mała tu jeszcze lepiej wchodzi niż ta duża. No i normalnie można czyścić ramę w środku. Zarąbiście. Nie miałem pomysłu, jak wyczyścić ją w środku, a tak się uda. Bo sama chemia nie wystarczy. Trzeba to jeszcze przelecieć szczotką. Jeszcze wymyśliłem inny patent. Wsadziłem to do wiertarki i zrobimy próbę. Zobaczcie, ta rama tam na końcu. Czekajcie, jak go tu tam przyświecić i wam jednocześnie pokazać. O, widzicie, tam jest wszędzie błoto, nie? To jest brudne. I spróbuję to wyczyścić. Dobra, próba. No, ja już wiem, że to będzie działać. To będzie dobre. Chodzi o to, że ja tą ramę chcę zawoskować całą w środku. No, a nie będę woskował na syf, nie? Trzeba ją umyć. Przepłukałem to kerczerem i patrzcie, jaki jest efekt. Normalnie rama w środku czyściutka. A jeszcze spróbuję, nie będę tego teraz całego robił. Ale zobaczcie, widzicie tam błoto? Tam jest błoto. To nie jest korozja, to jest błoto. I spróbujemy... O, tu dobrze widać. Spróbuję to jeszcze teraz usunąć i zobaczymy, jak pójdzie tą szczotą. Dobra, zobaczmy efekt. No kurde, powiem wam, że jest dobrze. Ciężko to nagrać tym telefonem, ale jak tam patrzę do środka, to zmyło ten cały syf. Zarąbiście. Wczoraj skończyłem myć patrola. Zajęło mi to łącznie jakieś 7 godzin i słuchajcie, było to mega ciężkie zadanie. Musiałem to auto umyć od spodu, umyć całą komorę silnika. Jeszcze myłem reduktor, wał, zbiornik, masę rzeczy. Stwierdziłem, że jak teraz tego nie zrobię, to będzie lipa, ponieważ jutro chyba zaczyna się u nas zima i mrozy. Ma być ponad minus 10 stopni. Myłem wszystko kerszerem, który tutaj stoi. To jest taki stary z lat 90. kerszer firmy Kerszer i to jest myjka na ropę. Ona myje gorącą wodą. I powiem wam szczerze, że tego samochodu bym w życiu nie domył samą zimną wodą. Ja mam Kerschera na zimną wodę, ale zimna woda by sobie tutaj totalnie nie dała rady. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda po myciu. No jest po prostu igiełeczka. No niestety tak, pierwsza szczotka się złamała szybko. Na początku ją zespawałem i jeszcze jakoś ją uratowałem na chwilę, żeby dokończyć robotę. No i faktycznie dało to radę. Druga szczotka, no, łamała się w ten sposób. Tutaj w ogóle się już gwint w tym uszkodził. Tak wygląda druga strona. Ale słuchajcie, to mimo, że się uszkodziło, to naprawdę dało radę. Umyłem tym ramę w środku. No szkoda, że jest to jednorazowe, bo ta szczotka kosztowała chyba ponad 250 zł. Zestaw, dwie szczotki i przedłużka. Ale swoje zadanie zrobiła. Patrzcie, jak wygląda reduktor. Widzieliście przed chwilą, jak on wyglądał. Po umyciu chemią i gorącą wodą wygląda po prostu jak nóweczka, jak z nowego samochodu.
Tutaj w ogóle wszystko jeszcze ocynkowane, śruby piękne. Naprawdę jestem zdumiony. To błoto, które na nim było, po prostu go zakonserwowało. I mam wrażenie, że tak samo to błoto zakonserwowało samochód. Bo naprawdę ja się bałem, że tego hiszpańskiego błota nie domyję, że będzie z tym duży problem, ale wszystko zeszło. Gorąca woda, chemia i wszystko jest czyściutkie. Tutaj na przykład na wahaczach to jest faktycznie powierzchowna korozja. Tutaj na dywsze, gdzie została woda z chemią, też coś zaczyna korodować. O, coś takiego. Ale tym się nie przejmuję, bo to wszystko będzie malowane. Rama jest zdrowiutka, jest bardzo ładna. Komora czysta, wszystko umyte. No, także patrolek wyczyszczony, 7 godzin pracy i się udało. Byłem go na takich kobyłkach, całego go sobie troszeczkę podniosłem. Było to dzięki temu ułatwione, ale i tak całość musiałem robić tak naprawdę leżąc pod samochodem. Siedziałem tutaj, w zasadzie kucałem. I wszystko to myłem w pozycji po prostu kucającej. Ale wygląda to wszystko świetnie. Już to trochę przeszło od wczoraj. No korozji nie ma, nie? To wygląda tak jak samochód, który wyjeżdża z fabryki i przejeździ kilka miesięcy po drodze. Tak wygląda ten patrol. Dzięki tym otworom, które tutaj są, wszędzie doszedłem szczotką, wszystko się udało umyć i rama w środku też jest czysta. Nasz patrol miał jakieś przygody na drodze, widać, że ten pas przedni jest tutaj cały pomięty, był gdzieś tutaj klepany młotkiem, nie do końca wyprostowany i widać, że to auto gdzieś tutaj lekko dostało strzała tak, przez co to było całe wygięte i nikt tego nigdy nie naprostował i to pękło. Tu jest normalnie pęknięty błotnik, w sensie ten fartuch. Muszę go naciągnąć, pospawać to z powrotem. Akurat to jest takie miejsce, że tu nie ma żadnych zakładek ani nic, także można to bezpiecznie pospawać. Tak samo tutaj też się coś urwało. No muszę ten przód trochę ogarnąć, doprowadzić go do stanu odpowiedniego. Pas przedni jest idealny, jest zdrowiutki, nic się tu nie dzieje. Zobaczcie, wszystko jest ładne, czyste, zdrowe. Tylko tu, gdzie było coś naciągane i klepane, to jest jakiś tam nalot korozji. Trzeba się też tego pozbyć. I widzę, że cały ten pas jest lekko cofnięty w tył. Także będę musiał wymyślić jakiś patent, jak to ponaciągać. I wstępnie mam na to pomysł. Te łapy, które tu są, będę je odcinał za niedługo. A więc będą niepotrzebne. Przyspawam do tych łap, tutaj profil stalowy do góry, tu do góry i do nich taką belkę. I o tą belkę będę mógł się zapierać różnymi podnośnikami, lewarkami hydraulicznymi w taki sposób, żeby sobie ten pas po prostu ponaciągać do przodu. Jeszcze drugi pomysł miałem taki, żeby na przykład naciągnąć to zaprę się tutaj o słupek, to jest mocne miejsce, dam tu jakąś dechę, żeby tego nie uszkodzić i normalnie high liftem to po prostu popcham. No zobaczymy, jak już będę miał to na garażu, to będę się wtedy z tym bawił. Na razie się cieszę, że zdążyłem go umyć przed zimą, bo naprawdę nie dawało mi to spokoju. Jakby on tutaj zamarzł cały z tym brudem, to bym go dopiero na wiosnę odkopał. A tak, wjadę sobie nim do garażu i mogę robić dalej. Do mycia patrolka, tak, używałem takie coś. W tym sobie rozrabiałem chemię. I używałem różną chemię. Używałem tą chemię, to jest ten dimer. I jeszcze używałem TensiTrak Clean. I szczerze, moim zdaniem myją tak samo. Dawałem je w stosunku 1:1, litr wody na litr płynu do mycia, koncentratu. Jak było coś, co naprawdę nie chciało zejść, to dawałem czysty koncentrat, bez dodatku wody. I wtedy naprawdę to żarło. W komorze silnika dawałem w wielu miejscach czysty koncentrat, bo nie chciało zejść i czysty wyżar wszystko, że zeszło. Ważną kwestią jest to, że jak czyścimy taką mocną chemią samochód, to po pierwsze, ta chemia niszczy lakier. Jakbyście polali takim dimerem po lakierze, to ten lakier się zrobi matowy, będą plamy. I ma też to swoją zaletę, bo ta chemia jest na tyle mocna, tam jest w niej kwas, że ona powoduje, że lakier się robi matowy. I naprawdę cała ta rama w moim patrolu od tego kwasu zrobiła się matowa. Ma to taką zaletę, że nie jesteśmy w stanie w środku tej ramy zmatowić w żaden sposób. A tutaj chemia nam zrobiła przysługę i jest matowa, czyli podkład, który tam zostanie wtryśnięty, po prostu się będzie trzymał tej ramy. Jest to odtłuszczone, bo kwas ma właściwości odtłuszczające.
Bardzo ważną rzeczą jest to, że jak się robi coś takiego, to trzeba mocno wszystko potem umyć. Ten kwas nie może zostać w żadnych zakamarkach, bo on gdzieś tam może coś spowodować. Dlatego tutaj poszło... Jak myłem wczoraj i patrzyłem do studni, to zeszło jakieś 4 kubiki wody. Czyli myślę łącznie około 6 kubików wody, 6 metrów sześciennych wody poszło na umycie tego samochodu. No i jestem naprawdę pewien, że nigdzie ta piana, chemia aktywna nie została, wszędzie została wypłukana. Zrobiła swoje, usunęła brud i na końcu została spłukana do zera. Patrolek jest czysty, odtłuszczony, pozbawiony hiszpańskiego błota i gotowy do dalszych prac. Rama jest doczyszczona i mam plan, jak ją zakonserwuję. Kupiłem taki specjalny pistolet ciśnieniowy do konserwacji, do nakładania wosków, do nakładania jakichś lakierów. To jest pistolet ciśnieniowy, a nie podciśnieniowy, także można do niego wlać, zresztą pokażę Wam go. Takie coś, to jest pistolet ciśnieniowy i polega to na tym, że w normalnych pistoletach takich do konserwacji albo do jakichś tam nakładania baranków i tak dalej, to przez podciśnienie jest zasysana substancja ze zbiornika i wywalana na zewnątrz, a tutaj jest ciśnienie wprowadzane do zbiornika i przez ciśnienie jest to wyrzucane na zewnątrz. Trochę inaczej to działa, przez co da się tym konserwować na przykład farbami, jakimiś epoksydami, poliuretanami i tak dalej. No jest to typowo profesjonalny sprzęt do konserwacji. Plan jest taki, do środka ramy wpuszczamy podkład epoksydowy tym oto pistoletem, następnie lakier poliuretanowy i na końcu damy tam wosk twardy. Wosk taki twardy, który nie jest lepki. Chodzi o to, że jak tam wpadnie jakiś syf, to żeby dało się go wypłukać. Bardzo ważną rzeczą, którą chcę zrobić, jest zamknięcie wszystkich otworów w ramie. Wszystkie boczne otwory w ramie. Chcę do nich dopasować gumowe zaślepki. Ramy w patrolu gniją głównie przez to, że mają bardzo dużo otworów, wpada tam syf, nikt go nie myje, no i później ta rama gnije. W momencie, kiedy ja zamknę wszystkie boczne otwory w ramie i górne, zostawię tylko dolne, no to syf będzie miał bardzo małą szansę na to, że wpadnie do środka. No i rama będzie długo, długo ładna, będzie zdrowa i nie będzie się w niej zbierał syf. Z zewnątrz rama zostanie tak samo polakierowana epoksydem i poliuretanem. Do tego celu chcę podnieść troszeczkę karoserię. No jak widzicie, mój garaż nie jest zbyt wysoki, także nie jestem w stanie podnieść tej karoserii, wyjechać sobie ramą i zrobić sobie to wszystko tak super. Ale podniosę tą budę od ramy na jakieś 30 cm, może 40, coś takiego. I jak ta rama będzie oddzielona od karoserii, to będę też w stanie polakierować ją z góry. To jest bardzo ważne, żeby była polakierowana cała. Także taki jest plan na zakonserwowanie ramy. Z karoserią nie trzeba robić nic. Karoseria jest w idealnym stanie. Jedne co bym zrobił, to Patryka poproszę o pomoc, żeby w tylnych nadkolach i w przednich zrobić tak zwaną masę natryskową. Chodzi o to, żeby była taka jakby struktura oryginalnej mastyki. Potem to polakierujemy w taki sam kolor, jak są teraz oryginalnie nadkola, żeby to się nie wyróżniało. Chodzi o to, że tam jest bardzo mało tego lakieru oryginalnego, no i z czasem mogłoby się to poniszczyć gdzieś od kamieni i tak dalej, także to chcę zabezpieczyć. Ale poza tym z budą nie robię nic, jedyne co myślałem, że zrobię, to wszystkie profile zamknięte zabezpieczę tym samym woskiem, który pójdzie do ramy, żeby odciąć możliwość wejścia wilgoci w te wszystkie zgrzewy, zakamarki, żeby to było zabezpieczone. Nasz patrol raczej zimy nigdy nie zobaczy na drodze. Może zobaczy śnieg, ale nie zobaczy soli. W momencie, kiedy wyjeżdża pierwsza solarka, patrol wjeżdża na plac, pod wiatkę czy do garażu i sobie będzie czekał na wiosnę. Także raczej go sól nie zeżre, ale może się zdarzyć, że na przykład będziemy jechać gdzieś na wyprawę późną jesienią i jak będziemy wracać, no to gdzieś tam ta solarka może przejedzie. Dlatego na te odrobinę szansy musi być dobrze zabezpieczony, żeby służył nam jak najdłużej. Kręciłem koło zapasowe. No już się ten patrol zrobił trochę krótszy, bez koła i bez zderzaka. Tutaj teraz jeszcze nie ma miejsca, bo jest stół do spawania bagażników. Swoją drogą powstał nowy model bagażnika, ale to Wam tam pokażę przy okazji. I tak, jak wywalę ten stół i tą prasę i dojadę patrolem tutaj tak, że tam będzie z tyłu jeszcze, nie wiem, 20 cm, żeby się dało przycisnąć między drzwiami, to on wtedy jest w tym miejscu. I ja będę w stanie tutaj mieć trochę miejsca na pracę, a więc muszę się tym zająć, wywalę to. No i będę mógł tutaj nim wjechać na czas mrozów. O, tu jeszcze jest wał. Tak wygląda wał po myciu. Zobaczcie, i Kerscher z niego zbił ten lakier luźny. No, fajnie. Wystarczy go teraz przejeździć podkładem i można go pomalować. Krzyżaki są dobre, nasmarować, można śmigać. Zbiornik paliwa też wygląda jak nóweczka, ale no tak jak widzicie, lakier poodpadał miejscami do gołego metalu. Trzeba go też przepiaskować
i polakierować na nowo. No tak jak całe auto. Dostałem ostatnio takiego ładnego, świecącego patrolka. Niestety w mieszkaniu nas się nie zmieścił, bo po pierwsze była za mała ściana, gdzie miał wisieć, a po drugie strasznie mocno świeci, jak są inne światła zgaszone i po prostu był za jasny. Ale powiem szczerze, że siadł mi tutaj idealnie i w ogóle tego film nie oddaje, ale to światło od niego taki fajny klimat tu tworzy. Cieszę się, że go tu mam. Bardzo dziękuję, bo to jest prezent. Jest ze mną młody. Garaż ogarnięty, jak widzicie. Wywaliłem stąd prasę, stół, przestawiłem szafę, posprzątałem, młody mi trochę pomógł. No i co? Można wjeżdżać patrolem. I mam nadzieję, że ostatni raz nim tu wjeżdżam, nie o własnych siłach. Bo tak, albo będzie tu wjeżdżał o własnych siłach, bo będzie miał założoną wyciągarkę, albo już będzie jeździł z BM-ką. Dobra, biorę się za wciąganie. Musimy zbiąć patrola z tych najazdów, bo jak go myłem, to na nich stał. Ale nie mogę go tak po prostu zepchnąć, bo mi wjedzie we wiatkę. Także musimy go asekurować wyciągarką. Bardzo mocno chyba. Nie na piętą. Czekaj, kurwa. Troszkę poluzuj. No dobra. Znowu troszkę poluzuj. Dobra, jest git. Jest git. Zjechał, jest bezpiecznie. Bo drzwi kurwa nie zaczął przesuwać. I się najazd pobił. Do tyłu dobra. Jeszcze? Jest dobrze. No tylko czekaj, wyjmę drewno z podnej. Jak tam z tyłu? Jeszcze jedno. Tutaj mam takie zblocze i hak w podłodze. No i tutaj zapinam wyciągarkę, przekładam przez zblocze. No i mogę sobie wciągać auta do garażu. No jeszcze? A jak tam coś do jakieś kobyłki? Jeszcze. Dobra. Patrol ma miękki dach. Miękki? No. Strasznie miękki, tak aż się poddaje pod miotłą. Nie jest tak grubka, żeby tego jak nie wrócić. Jak to chcę dawać? Właśnie czy to bomby? Że tu jest bardziej? Proszę. Spoko. To już mam opanowane. No i tutaj wiesz. Już z tego przestałem jak chcę. Aha. Ty, ale spoko, nawet jest trochę miejsca. Powiem wam, że naprawdę spoko to wyszło. Teraz jest tył tak, że jest jeszcze jakieś 40 cm do drzwi. A tutaj mam pełno miejsca do roboty. Jestem naprawdę zadowolony z tego. Czyli faktycznie wystarczyło wywalić stół i długi patrol się u mnie mieści. Fajnie. Ja jeszcze muszę troszkę podnieść. Odpompuj troszkę. Dobra. No i chyba będzie git. Trzeć? Można. Dobra, zamykam drzwi i niech się grzeje, suszy i do zobaczenia. No, co to się stało? No bo nie ma amorów z tyłu. Jaki śmieszny. Dzisiaj jest sobota, także do zobaczenia w poniedziałek. Thank you.